Cześć kochani, witam was z rana. Dzisiaj zaczynam mojego vloga z takiego nieogaru. Właśnie się obudziłam i postanowiłam nagrać wam po prostu wstęp. Dzisiaj mam wolny dzień, dzisiaj się trochę będzie działo, ponieważ nawet z rana jest mój mąż ze mną, który jeszcze nie poszedł do pracy, a pójdzie dopiero później, a z przyczyny bardzo prostej, dlatego że dzisiaj idziemy oglądać dom. Ponieważ planujemy zmianę na coś większego, na coś bardziej wygodniejszego dla nas. Także nie mogę się doczekać. Myślę o tym domu bardzo, bardzo pozytywnie, także chciałabym, żebyśmy tam wylądowali. No, także okej. Zapraszam na vloga. Hejo! Ja już się pomalowałam, ubrałam, za niedługo wychodzę, jest 20 po, tam mamy być 45, czyli jeszcze mam powiedzmy 10 minut na to, żeby nałożyć coś na usta, bo nie mam nic, ale bardzo jestem podekscytowana. Przyszłam się wam pokazać, jeszcze raz po prostu powiedzieć, że dlaczego w ogóle chcemy zmienić cokolwiek, dlatego że tutaj już jest za mało miejsca jak dla nas i ja się trochę cisnę, powiem szczerze, szczególnie w moim beauty pokoju, który jest i od YouTube'a, i od klientek. I w każdym razie w ogóle jestem bez śniadania. Chyba sobie skoczę na miasto po tym po prostu domku. Ciekawa jestem, czy będę coś tam mogła nagrywać. Postaram się coś nagrać, jeśli będę mogła. A z drugiej strony nie wiem, czy chcę nagrywać, bo nie wiem, czy w ogóle tam się wprowadzimy. Także zobaczymy. Dobra, idę dopić kawę i spadam. No dobra, pokażemy outfit. Mam na sobie buty Michael Kors, spodnie jeansowe czarne z Azdy. Koszulka to jest Lacoste. Ona ma taki dłuższy rękawek, to jest ta, co kupiłam w outlecie. I moja Neverfull, która jest już wypełniona, słuchajcie, kocykiem, bo za mną jedzie Sisi. Także tak wyglądam i uciekam. Już jest w pół do, także idealny czas. Jestem właśnie pod tym domem i już oglądnęliśmy takiego. Nie brałam kamery, bo tam jeszcze są ludzie, którzy tak naprawdę mieszkają i nie chciałam, wiecie, hej, robimy room tour, house tour. Także powiem wam, że bardzo mi się tu podoba. Chciałabym tu mieszkać. Jest ogród, są trzy sypialnie. Jest dużo miejsca na moje studio YouTube'owe, które chciałabym bardzo w końcu mieć. Wszystko mi się podoba, także jesteśmy dobrej myśli, będziemy na ten dom aplikować. Także ekstra, ekstra, ekstra. Teraz muszę coś zjeść na śniadanie, bo jestem bardzo głodna. Biniuś. Podjechałam pod Subwaya. Coś tutaj wezmę. Niesamowity korek. Chciałam jechać do domu i w sumie zjeść po ludzku, ale odjadła w aucie. Także wzięłam sobie 6 inch bułkę, czyli połowę. Wziąłem sobie wegańską opcję. A wegetariańska tylko dlatego, że jest tam dwa plasterki sera. Nawet sos jest wegański. Nie wiem, czy w Polsce robią wegańskie Subwaye, ale tutaj tak. O, jak ty się patrzysz. Ciekawe w sumie, czy bułka jest wegańska też. Dobra. Ale jest korek. Na pewno wszystko to zjem. Przeciąg tego korka. Dzisiaj, na razie jest 11. Idę znowu na tatuaż. Znowu robię dalej coś. Nie wiem co. Nie wiem, co mi Josh wymyśli. Bo to w sumie jego zawsze są pomysły. Ja mu tylko powiedziałam, jakby taki charakter tych tatuaży, co ja bym chciała. No a on w sumie wymyśla, co dalej, nie? A to, co wymyśla, zawsze mi się podoba, więc
spoko. Ostatnio gdzieś tam na filmie było pytanie, czy zrobię cały rękaw. Więc odpowiadam, że tak, że planuję zrobić cały rękaw i nawet jeszcze nie wiem, czy nie dojdę do barku i na szyję, żeby przeciągnąć po całości, także plan na pewno jest na całą rękę, chociaż na razie robię zewnętrzną stronę. Dobrze mi dał chusteczkę, bo sarunia jest zawsze wymazana, ale słuchajcie, na ten dom jestem tak podjarana. Dwupiętrowy ogródeczek. Marzyłam o tym, żeby mieć ogródek własny swój, bo tam gdzie teraz mamy, to jest on taki, on tam nikt z niego nie korzysta, ale on jest publiczny, to nie jest mój ogródek, pomimo że tam często się opalam, wychodzę z Sisi. To nie jest nasz. I chciałam mieć ogródek, plus chciałam mieć dodatkową sypialnię, więc zapowiada się super. Wszystko mi się tam podoba, naprawdę wszystko, jest tam tak dużo miejsca. No i Sepkowi się też podoba. Dla niego było bardzo ważne, żeby był garden, nie garden, garaż. Nagy. Garaż. A to dlatego, że on ma swoich bardzo dużo rzeczy odnośnie pracy. On jest dekarzem, pracuje na dachu i on ma tych drabin, tego wszystkiego, tyle. Że garaż musi być. No i jest. Szukaliśmy w sumie długo mieszkania, bo już tak gadam o tym od pół roku mniej więcej, że chcielibyśmy się wyprowadzić, przeprowadzić, potrzebuję więcej miejsca. Ale zawsze było coś tak, albo za mało sypialni, albo nie ma garażu, albo nie ma ogrodu. A ja mówię, jak chcę się wyprowadzić i chcę coś zmienić, to na pewno na lepsze. Chcę mieć progres w życiu i ten dom ma być taki idealny jak dla mnie. No i w końcu się znalazł. I za dobrą cenę. Więc jestem zajarana. Teraz tylko, czy dostaniemy ten dom? Bo to jest też pytanie. Wiecie, to, że mi się podoba, to nie wystarczy. Muszę przejść przez agencję. Przez jej... Przez pytania jej, przez... wiecie, oni sprawdzają wasze dochody, wszystko. Także to, że mi się to podoba, to jest jeszcze za mało, żebym już miała wziąć to mieszkanie. Ale zawsze przechodziliśmy. Już mieliśmy dwa domy przez agencję. Teraz pewnie dużo z was może zapytać, czy nie myślałam o tym, żeby wziąć swój dom, kupić. Powiem wam, że nie czuję parcia na to, żeby wziąć kredyt na siłę na 50 lat i jako stara babuszka w końcu będę miała swój dom. Nie czuję tego. Ja wiem, że bardzo dużo ludzi to robi i nie mam z tym w ogóle problemu. Rozumiem to, że ktoś chce mieć swój dom, ale ja po prostu nie czuję czegoś takiego, że muszę mieć swój dom. Nie, nigdy tego nie czułam. Jakbym miała dom swój, nie wiem, dostałabym gdzieś tam po rodzinie czy coś, no to fajnie, to by fajnie było, jakbym miała swoje. Ale nie przeszkadza mi, że po prostu, nie wiem, gdzieś tam całe życie wynajmuję. Po prostu mi to nie przeszkadza. Na przykład mój Sebek chciałby mieć swój dom. I myślę, że on to pewnego dnia będzie chciał zrealizować. Ale ja... Jest mi to naprawdę bez różnicy, czy to jest moje, czy to jest wynajęte. Naprawdę, uwierzcie mi. Nie widzę problemu, żeby wynajmować. Naprawdę. No. Patrzcie, ile ten korek trwa, nie? Dobra, to była.
Bardzo dobra. Ale już ładny dzień. Piękny. Idealny na vloga. Dobra, słuchajcie, kończę, bo korek się już tutaj luzuje. I jadę teraz chwilowo do domu. Muszę trochę ogarnąć w domu, bo przedwczoraj miałam imprezę i mój salon beauty wygląda źle, więc muszę trochę tam ogarnąć, no bo jutro już praca i klientki, więc muszę trochę posprzątać. No i właśnie to jest to, gdybym miała swój oddzielny pokój na makijaż na YouTube'a, to bym zawsze tam się szykowała z koleżankami na imprezy, a mój pokój dla klientek zawsze byłby bardzo czyściutki. No, ale to wiecie, to i tak nie ma problemu, przecież sprzątać tak trzeba, prawda? No. Dobra, kochani, to widzimy się w domciu. Akurat jestem koło domu. Przyszło mi, słuchajcie, zamówienie z Pretty Little Things. Będę robiła mierzymy. By the way, zobaczcie na mój pokój, jak wygląda. Kosmetyki, zapchany kosz. Kosmetyki! Okej, nie ma tragedii, nie ma tragedii, ale no muszę tu ogarnąć jeszcze w ogóle jakieś chipsy stare z imprezy. Oj, Sara, Sara, do roboty byś się wzięła, nie tylko imprezy w głowie. Pomyślałam sobie, że zanim jeszcze pójdę na tą dziarę, to w sumie mogę nagrać te mierzymy. Tylko muszę najpierw tu posprzątać, bo normalnie szlak nie trafia, jak jest tak brudno, nie? Zobaczcie, ten stanik mi prześwituje w tej bluzce. Nie wiem, czy każda z Lacoste taka jest. Bluzka, że prześwituje, pomimo że mam stanik taki jasny, nude. I nie powinien. Ale cóż. Dobra, skontaktowałam się już, słuchajcie, z agencją. Napisałam, że właśnie wróciłam z oglądania mieszkania i że podoba mi się i że jestem chętna do wynajmu. Także zobaczymy, co będę pisać z powrotem. Ogólnie wam powiem, że agencje dość mocno sprawdzają. Na zasadzie wiecie, ile zarabiacie, gdzie pracujecie. Czy ktoś będzie mógł wam zażerować mieszkanie, tu będzie pewnie problem. Chociaż też nie każda agencja tego oczekuje, no nie mam pojęcia, o co oni akurat będą pytać. Ale jestem, słuchajcie, dobrej myśli. Co będzie, to będzie, no jeżeli się nie uda, no to się nie uda. To przynajmniej mam czyste sumienie, że próbowałam, no nie? No bo kto nie próbuje i nie ryzykuje, to nie pije szampana. A ja zawsze piję. Właśnie, słuchajcie, nagrywałam tą mierzymę. Nie będę wam pokazywała, w czym jestem i co tam było, ponieważ to będzie wszystko, to już chyba było na filmiku, bo pewnie mierzymy pójdzie jako pierwsze. Ale powiem wam, że tak, jestem bardzo zadowolona z niektórych rzeczy, a niektóre takie naprawdę słabe. Także no. Jest która godzina, słuchajcie? Która jest godzina? Jest pół do pierwszej. Ja mam chyba ochotę na kawę mrożoną. Napiję się tej kawy i tak naprawdę będę się niedługo zbierała na tatuaż, no bo jest na drugą. Muszę jeszcze znieczulić się. Jeszcze w ogóle nie wiem, co będziemy robić. Tak jak mówiłam, ale cóż. Podoba mi się w ogóle dzisiejszy mój make-up. Co o nim myślicie? On jest taki delikatny, bardzo romantyczny. Chciałbyście zobaczyć tutorial takiego makijażu? Wiecie, jaki on jest prosty. Prosty! OMG! Tak, rzęsy, bo pytałam, bo pytałyście się mnie na Instagramie już, nie jedna osoba, co to za rzęsy, to są rzęsy jakieś w ogóle z Wisha. Takie 5 par kupiłam, po prostu tam one były. No, ładne. Dlatego lubię właśnie rzęsy z Wisha. To jest jedyna rzecz, którą zamawiam z Wisha albo z AliExpress. Rzęsy. Ponieważ one wyglądają pięknie. No nie wszystkie, ale te takie, które, nie wiem, są delikatnie droższe niż powiedzmy funt. Wyglądają naprawdę przecudownie. Są takie fluffy, są podwójnie szyte. No miazga. Listonosz przyszedł. Coś
Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy co przyszło, zobaczymy co przyszło. Jakieś pierdoły. Jo, wychodzę właśnie z domu, bo idę na ten tatuaż. Jakoś nie mam stresu. Powiem wam, że ta część już tak nie boli ręki jak właśnie dłoń. Także pewnie już się zobaczymy po efekcie końcowym. No nie będę chyba nagrywała, nie wiadomo co tam. Jak widzicie, mam zafoliowane, bo nałożyłam sobie krem znieczulający, tak wiecie. Dmucham trochę na zimne, bo tak czy siak nie lubię tego bólu. Kumacie. Oglądam live'a Ewy. A tu się dzieje dalsza część. Co ty tam, Ewa, kombinujesz? Mówi, że jej nie wychodzą usta. Jeszcze ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. No i już po, oczywiście zafoliowane. Dzisiaj robiliśmy róże i motylka małego. Tak to wygląda. Nie wiem, czy to widać, bo mam folię. W każdym razie było spoko, no. No boleć boli, no nie powiem, bo tatuaże bolą. Szczególnie rogi ręki. Znaczy boki. Rogi. Boki ręki bolą po prostu. No ale no jest to ból do wytrzymania, tak. No, teraz słuchajcie, ja teraz wracam do domu, jest godzina 4. Minął się dzisiaj w 2 godziny, także spoko. Następny będzie Feniks. Kolorowy Feniks. Jestem nad rzeką i chętnie bym tutaj została, powiem wam. O, chociażby mogłabym wejść do tej restauracji, ale muszę czekać na Sebastiana, bo on pojechał jeszcze na wycenę jednego domu i dopiero jak wróci, to pójdziemy sobie coś zjeść na miasto. Może nawet tutaj przyjdziemy, bo tutaj nigdy nie byliśmy, a zobaczcie, jest tak pięknie. Możemy nawet wziąć tutaj Sisi i przyjść po prostu. Także teraz idę do domu. Poczekam na niego i jak będziemy mieli iść, to wracam do was. The dairy. Can you believe that? Well, it's a good sign, isn't it? I don't charge any extra. All right. Soya or almond? Soya, please. Okay, and what sort of coffee would you like? I like quite strong coffee. I don't know what. Is it, what Americana, please. Yeah. Okay, Pete. Hey. Did you want some more food? Food. Yeah, please. Thanks. There you go. It's very entertaining. It is. A bit mesmerizing. Is that for pigeons? It's for swans, but the pigeons will eat it. Ah, okay. Seagulls will eat it. What's the special food for pigeons? Swans, then? It floats. Right. It's proper pellets for water birds. Can I have a leaflet? Yeah, help yourself. Thank you. Right. Focus on your latte. Is it latte or Americano, did you say? Americano, please. The new tattoo? Yes, new. Hurt? Did it hurt? Oh, you know. Oh, it's almost on the inside, oh. The sides are very, like, sore and quite painful, but in here, but like the rest was quite alright. I mean, it's very uncomfortable. It's not a pleasure, you know. But yeah, I don't do pain. I would never have a tattoo because I just can't do pain. I hate pain, but I love tattoos, so. Nie, ale jestem niezdara, słuchajcie. Moją nową bluzkę poplamiłam kawą i przeczytałam, że soda jest dobra na usunięcie kawy, więc wsypałam tutaj 2 łyżeczki i będę to próbowała usunąć trochę i wrzucić do pralki. Ja tak zawsze mam, słuchajcie, jestem taka niezdarna. Ja mam dziurawą brodę, dziurawą. Zaraz się ze mnie sobie jak śmieje. Zobaczcie, jaka plama. Boże.
Nie wiem, co to da. Nie wiem, czy ja mam to zaprać. Może powinnam płynu do tego, do naczyń wlać. Słyszałam, że też pomaga. O, mam nadzieję, że nie będzie plamy. Zerwałam już folię. Przemyłam tatuaż, nasmarowałam bepantenem. I tak wygląda. Boli. Każdy dotyk boli. Zobaczcie, jaka ta stokrotka się zrobiła jasna. Nie wiem, czy nie trzeba będzie tego poprawić. Chociaż podejrzewam, że no ona po prostu ma teraz kolor tego starego, tego pierwszego tatuażu. Myślę, że jak te trochę się uspokoją, troszeczkę się zagoją, to też będą przybierać taki kolor jaśniejszy. No, także coraz więcej, słuchajcie. Bluzka się moczy. Co z tego będzie, nie wiem. Jestem przy dobrej nadziei. No. I teraz postanowiłam iść na spacerek, ponieważ mam jeszcze chwilę czasu. Sebastian pewnie będzie gdzieś za godzinkę, więc idę na dwór. Idziemy na dwór. Ejo! Ja już się przebrałam. Nie wiem, czy ta plama puści, słuchajcie. Tak patrzyłam. Szorowałam trochę, ale chyba będzie ciężko. Przebrałam się w moją hejgojową bluzkę. Jedziemy na pizzę. Jedziemy do Pizza Hut. Bo mamy ochotę na pizzę. Tak, w Pizza Hut są te sałatki. Jest bar sałatkowy, więc chyba dobra opcja. Miam. Połowa to jest barbecue wegańska, a ta jest hot and spicy. Wygląda obłędnie. Zostały nam 3 kawałki. I jedziemy do domciu. Zostały dla mnie 2 kawałki, dla Sypka 1. Na kolację będzie idealnie. Kochani, my już jesteśmy w domu. Ja kończę tego vloga. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzionek mój wam się podobał. Jesteśmy objedzeni. Jest godzina... Która jest godzina? 19? 19.13. No i co? Domek i chillax teraz. Jest jeszcze w sumie ładna pogoda, więc może się po prostu przejdziemy jeszcze z Sisi. Ale to za jakiś czas troszeczkę odetchniemy. No i żegnam się, życzę wam udanego dzionka i widzimy się już niebawem!